Wyobraź sobie, że prosisz architekta o to, aby zaprojektował Ci basen. Po tygodniu otrzymujesz taki plan. Wiedząc, co to jest skala, będziesz w stanie obliczyć, jakie wymiary będzie miał Twój basen w rzeczywistości. W tej lekcji pokażę Ci, jak przeprowadzić takie obliczenia. Pokój Krzysia ma kształt kwadratu. Plan tego pokoju narysowano w skali 1 do 50. Długość ściany na planie to 10 cm. Jaka jest rzeczywista długość ściany tego pomieszczenia? Ta sytuacja przedstawia zastosowanie matematyki w praktyce. Wiemy, że plan pokoju narysowano w skali 1 do 50. Wiemy też, że pokój ma kształt kwadratu. Długość ściany tego pokoju na planie to 10 cm. Zwróć uwagę, że ta skala jest skalą pomniejszającą. Oznacza to, że długość ściany na planie jest 50 razy krótsza od długości ściany w rzeczywistości. Skoro długość ściany na planie jest 50 razy krótsza niż rzeczywista długość ściany, to aby obliczyć rzeczywistą długość ściany, wystarczy pomnożyć 10 cm przez 50. 10 cm razy 50 to 500 cm. 100 cm to 1 m, czyli 500 cm to 5 m. Możemy podać odpowiedź. Rzeczywista długość ściany tego pomieszczenia wynosi 5 m. Gdy znamy długość odcinka narysowanego w skali pomniejszającej, to aby obliczyć jego długość w rzeczywistości, wystarczy pomnożyć tę długość przez tę liczbę występującą w skali. W tym przypadku mnożyliśmy 10 cm przez 50, otrzymując 500 cm, czyli 5 m. Odcinek o długości 10 cm, narysowany w skali pomniejszającej 1 do 50, ma długość równą 5 m. Teraz przyszła pora na zadanie dla Ciebie. Basen na planie ma kształt prostokąta o wymiarach 9 cm na 6 cm. Plan narysowano w skali 1 do 100. Jakie są rzeczywiste wymiary basenu? Twoim zadaniem jest więc obliczenie rzeczywistej długości i rzeczywistej szerokości basenu. Plan basenu jest oczywiście mniejszy niż basen w rzeczywistości. Mamy do czynienia ze skalą pomniejszającą 1 do 100. Oznacza to, że długość i szerokość basenu na planie są 100 razy krótsze niż w rzeczywistości. Aby obliczyć rzeczywistą długość, należy zatem pomnożyć 9 cm przez 100. Zapiszę to w tym miejscu. 9 cm razy 100 to 900 cm, a to jest to samo co 9 m. Aby obliczyć rzeczywistą szerokość, wystarczy pomnożyć 6 cm przez 100. 6 cm razy 100 to 600 cm, a to jest to samo co 6 m. Rzeczywista szerokość basenu wynosi 6 m. Podajmy jeszcze odpowiedź. Rzeczywiste wymiary basenu to 9 m na 6 m. Zmierzmy się teraz z kolejnym wyzwaniem. Mrówka rudnica na ilustracji ma długość 7 cm. Ilustrację wykonano w skali 10 do 1. Jaką długość ma mrówka w rzeczywistości? Oczywiste jest, że mrówka na tej ilustracji jest większa niż w rzeczywistości. Tym razem mamy do czynienia ze skalą powiększającą. Długość mrówki na ilustracji to 7 cm. Ta długość jest zatem 10 razy większa niż w rzeczywistości. Należy zatem 7 cm podzielić przez 10. 7 cm podzielić przez 10 to 0,7 cm. 1 cm ma 10 mm, więc 0,7 cm to 7 mm. Mrówka w rzeczywistości ma długość równą 7 mm. Zwróć uwagę, że w tym przypadku mieliśmy do czynienia ze skalą powiększającą. W takim wypadku wymiar na ilustracji podzieliliśmy przez tę liczbę występującą w skali. Podzieliliśmy zatem 7 cm przez 10 i otrzymaliśmy 7 mm. Spróbuj teraz samodzielnie rozwiązać takie zadanie. Znajdź rzeczywistą długość odcinka, którego długość na rysunku wykonanym w skali 7 do 1 wynosi 14 cm. Wiemy, że długość odcinka na rysunku wynosi 14 cm. Ten rysunek jest narysowany w skali powiększającej 7 do 1. Oznacza to, że rzeczywista długość odcinka jest 7 razy krótsza niż długość odcinka na ilustracji. Należy zatem podzielić 14 cm przez 7. 14 cm podzielić przez 7 to 2 cm. Możemy podać odpowiedź. Rzeczywista długość odcinka wynosi 2 cm. Aby obliczyć rzeczywistą długość odcinka narysowanego w skali, sprawdź najpierw, czy został on powiększony czy pomniejszony. Jeśli odcinek został pomniejszony, to jego wymiar z rysunku pomnóż przez liczbę występującą w skali. Jeżeli odcinek został powiększony, to jego wymiar z rysunku podziel przez liczbę występującą w skali. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o skali oraz do polubienia naszej strony na Facebooku.